Dzień dobry, moi widzowie. Witam was bardzo ciepło, serdecznie i równie gorąco pozwólcie mi przywitać Liliany, mojego dzisiejszego gościa. Witaj. Witam ciebie i wszystkich. Wyobraźcie sobie, że Liliana pisała do mnie kilka tygodni temu maila z linkiem do pewnej audycji i ja sobie całą tą audycję zobaczyłem. No i powiem wam, że zachwyciłem się samą rozmową, jej głębią, jej kierunkiem. Kiedy Liliana do mnie napisała, to pomyślałem sobie, no to warto mądrych posłuchać. I dlatego, Liliana, zaprosiłem się do mnie dzisiaj. Ty mówisz w swoim projekcie, a w ogóle chyba idziesz też tak przez życie, co czuję, ale nie wiem tego do końca jeszcze, że badasz rzeczywistość. Zgadza się? Tak. Wiesz co, ta konstrukcja tej rzeczywistości to było coś, co już dawno temu miałam takie wrażenie, wiesz, że to jest tak oczywiste, że to jest tak, jak wiesz, nie możesz sobie przypomnieć nazwiska jakiegoś aktora czy tytułu piosenki, że to masz na końcu języka, wiesz. Aha. I potem nagle zaczęłam to zauważać, że to wszystko jest no, z jednej strony twarde, a z drugiej strony tak bardzo iluzoryczne. Właśnie, to zawsze jest takie, prawda? Że niby proste, ale jednocześnie trudne. Twarde, ale iluzoryczne. Tak, i w momencie, kiedy zaczynasz widzieć to, że tak naprawdę wszystko w tym obrazie rzeczywistości, bo to tak naprawdę ja traktuję jako obraz rzeczywistości. I wszystko w tym obrazie rzeczywistości wynikowo jest, wynika ze mnie. Jest moim obrazem. I wiesz, pani, no, to były, jak każdy z nas przechodzi to, ten proces zrozumienia, no, trwa to trochę, to rzadko jest takie oświecenie, które nagle spływa i wiemy wszystko. No, tak. No i zaczęły się te wszystkie klocki układać. I w tej chwili, po przejściu tej całej drogi, to ja tą drogę pokazuję innym. Ty w swojej książce, ja tą książkę postaram się może dzisiaj jeszcze pokazać, ale ty w swojej książce piszesz o tym, że nasza świadomość, my tak naprawdę widzimy świat obrazami, prawda? Tak. I wiesz, ja się na tym często łapię, że ktoś mi opowiada o jakiejś sytuacji, a ja widzę obraz tej sytuacji. Być może, że on jest fałszywy, ten obraz, że on nie jest taki, jaki był w rzeczywistości, ale u mnie ten obraz się pojawił. I powiedz mi, czy to ma jakieś znaczenie w tym, o czym ty myślisz i mówisz w projektowaniu rzeczywistości, to widzenie obrazami? Tak, dlatego że popatrz, werbalność, nawet myśl jest, wydaje mi się, wtórna. Najpierw tworzy się w głowie obraz. Dopiero potem zaczynamy na ten temat myśleć, zaczynamy to analizować. Czy dochodzą do tego na przykład emocje, a werbalizujemy to, ale to wszystko jest późniejsze i w momencie, kiedy by się temu tak naprawdę dokładnie przyjrzeć, to wszystko zaczyna się od właśnie od obrazu w naszej głowie. Każda idea jest pewnym obrazem, który potem wyrażamy w inny sposób. Aha. Czyli, ciekawe, co czyli mówisz, bo... myślą, o ile wiesz, myślałem o werbalizacji tak jak ty, że ona jest jakby efektem wtórnym tego obrazu, tej pierwszej myśli, to ja myślałem, że wiesz, że myśl jest właśnie tym obrazem. Ty to rozróżniasz, że najpierw wiesz, jest obraz, a potem przychodzi myśl. To jest ciekawy punkt widzenia, bo jakby, czy to może mieć wpływ na kontrolę tego, o czym myślimy? Czy tu możemy wpływać na to nasze myślenie? Powiem ci tak, ja z tego, co sprawdziłam już, bo też prowadzę pewne eksperymenty z rzeczywistością. Ze sobą? Tak, ze sobą. Tak, na sobie prowadzę, tak, no najpierw na sobie. Ja ci powiem, że do obsługi tej rzeczywistości wystarczy obraz. Wystarczy obraz, dlatego że nawet to, jak mówimy, obraz rzeczywistości, to jest... No tak. To jest suma pewnych elementów, prawda? I odczucie tego, bardziej chodzi o odczucie, odczucie tego obrazu. Zobacz, jak pisarz pisze, to jest w pewnym momencie tym, co opisuje. Wchodzisz w to. Wiesz, ja piszę, to czasami potrafię, wiesz, siedzieć, w obraz się wciągnąć tak,
i mówię to specjalnie w tej chwili, bo za chwilę to wyjaśnię, potrafię się tak wciągnąć, że praktycznie jestem w książce, w tym, co piszę. Aha. I teraz tak, ale ja jestem tym, natomiast to nie może powiedzieć, że jest mną. No nie. Prawda? Mhm. I teraz zobacz implikacje, jeżeli chodzi o pewną kreację obrazu. To możemy odnieść fraktalnie nawet do stwórcy. Czymkolwiek by stwórca nie był, wiesz, istnieje coś takiego jak prawa hermetyczne, zapewne słyszałeś o tym, więc według tych praw hermetycznych, no tak, postać w książce, którą powiedzmy pisarz opisuje, może powiedzieć, że pisarz może powiedzieć, że jest tą postacią, bo tak się, no bo to jego postać, ale postać już nie może powiedzieć, ja jestem pisarzem. No tak. No tak. No, czy to ma odniesienie do nas samych, że tak. Jeśli my jesteśmy obrazem stwórcy, no to stwórca może powiedzieć, że my jesteśmy jego obrazem, on się z nami identyfikuje, a w drugą stronę? W drugą stronę my jesteśmy w umyśle stwórcy. Jesteśmy w jego umyśle. No i sięgamy głęboko w tej chwili. Ale wiesz, jak to Hitchcock powiedział, że trzeba zacząć. Tak. A potem będzie jeszcze mocniej. Wodospadu, a potem, żeby napięcie rosło. Dobrze, więc... ale ja bym chciał się zatrzymać przy tym projektowaniu rzeczywistości. Czym w ogóle jest dla ciebie rzeczywistość? Ta zastana, wiesz, no mamy swój glob, tą rzeczywistość znamy, ona jest taka, jaka jest. Czym ona jest dla ciebie? Bo skoro zakładasz, że można ją projektować, no to pytanie, czym jest ta rzeczywistość? W większości, słuchaj, jest sumą wierzeń tego, co Jung nazwał nieświadomością zbiorową. I to jest, ale to jest w tej części, powiedzmy, ludzi, którzy mają ten poziom świadomości bardzo niski albo żaden, którzy są po prostu... tymi zjadaczami chleba, oni nie mają w środku tej rozbudzonej świadomości tak, żeby mieć tą percepcję zmiany w sobie, żeby... Tej potrzeby. Tak, że oni nawet nie wiedzą, że oni projektują tą rzeczywistość. Mhm. Dlatego, że jak działa algorytm tej rzeczywistości? On działa na zasadzie, jeśli masz. Cokolwiek byś nie powiedział, wiesz. To jest tak, jakbyś stał pod rampą magazynu i świadomie bądź nieświadomie. I sobie mówił, tak jak ja to w książce swojej napisałam, stoi dziewczyna pod tą rampą tego magazynu i mówi sobie, jakiego ja mam pecha do facetów. Mhm. I tam w tym magazynie, ten magazynier, który jest tylko dla niej i który właśnie działa na zasadzie mówisz i masz i wcale nie ocenia tego i nie kwestionuje, czego ten, kto stoi pod tą rampą, chce. To przynosi jej do życia tego mężczyznę, mówi, proszę cię bardzo, to jest mężczyzna, który ci potwierdzi, że masz pecha do facetów. Pani, proszę bardzo, to jest twoje, należy do ciebie, twoje życzenie stało się dla mnie rozkazem i wykonane. To i tak prawda. Działa... Iliana, wiesz, co jest niezwykłe w tym, co mówisz? Ja sobie dzisiaj przygotowywałem treść mojego poradnika na jutro, wiesz, mam go tutaj zapisany, żeby nie kłamie i powiem ci, ja używam prawdopodobnie tych samych słów, które ty używałeś w tej chwili. Tylko mówię to w kontekście chorób, które sobie sami projektujemy. Oczywiście. Albo dopuszczamy do tego, żeby one były wygenerowane w nas. Tworzymy sobie naszą rzeczywistość przez różnego rodzaju przekonania. Na przykład przekonanie, że my to już w rodzinie tak mamy, że u nas zawsze ktoś choruje na raka. Tak? Więc prawdopodobnie też mnie to czeka. I to jest twój projekt na dziś. No słuchaj. Tutaj trzeba się zastanowić, czym my jesteśmy. Okay. Czy ja to jest to ciało, ta osoba, która tutaj, za którą się tutaj uważam. Wiesz, ja po wielu, wielu przemyśleniach i różnych takich rzeczach, które do mnie przyszły, twierdzę, że ta osoba wytworzona tutaj to jest zestaw tych wszystkich wierzeń, tych wszystkich programów, tych wszystkich uwarunkowań. Przekonań, tak, tego wszystkiego, co przyjęliśmy, nawet swoje imię i nazwisko. No, tak. To nie jest nasze. Od samego początku, słuchaj, w domu jesteśmy warunkowani, przecież dla dziecka dom jest całym światem.
tam się uczy życia, tam się uczy tego, jakie są relacje międzyludzkie, tam dostaje programy różne. I teraz popatrz, jeżeli bardzo często się spotykam w terapii, że z domu wynieśliśmy tak absolutny brak własnej wartości, że teraz ludzie 50-60-letni dopiero dorobią z tym porządek, bo dopiero sobie zdali sprawę, że to leży u podstaw wszystkich ich problemów. Zgadza się. I teraz popatrz, co my robimy? Całe życie nakładamy na siebie warstwa na warstwę te wszystkie uwarunkowania, programy i inne wierzenia nasze. I teraz, jeżeli dochodzi do nas neutralna informacja, która nie jest niczym obciążona i napotyka, przechodząc przez tą warstwę do nas, przez te całe warstwy wszystkie oprogramowań, napotyka ten program, który jej dotyczy, no to co się pojawia, jak ona, przez ten program zniekształca i pojawia się emocja. I teraz na czym polega, widzisz, to kreacja rzeczywistości i projektowanie rzeczywistości należy zacząć od samego siebie, czyli od zobaczenia, co jest moje, czym ja jestem, a czym ja nie jestem. Czy ja jest, zobaczyć te programy, te uwarunkowania. Możemy, te emocje są wręcz dla nas ułatwieniem, bo jeżeli coś wzbudza w nas emocje, to znaczy, że jest jakiś program za nią odpowiedzialny. I w tym momencie wiemy, co szukać. I w momencie, kiedy my zaczynamy rozmontowywać to wszystko, jeżeli sobie zdamy sprawę, że tutaj tatuś dał mi, albo ty jesteś nikim, albo mamusia, bo ty, na, ty zawsze, zawsze z tobą są problemy, zawsze jakiś kłopot sprawiasz, nie spełniasz moich oczekiwań, to jeżeli my zrobimy z tym programem porządek, wiedząc, że to nie jest mój program, że to mi zostało tyle razy powiedziane, że ja uwierzyłam w coś, czym ja nie jestem. Jeżeli ja sobie ten program, powiedzmy, oddam rodzicom, bo wasze, no czy w czyichś ubraniach nie chodzimy, nie wyciągamy komuś szafy, no te programy możemy tak samo potraktować, jak te ubrania. Tak, i trzeba je po prostu oddać właścicielom. No przecież wiesz, to jest dla mnie rzecz oczywista. I w tym momencie tych programów zaczyna być coraz mniej emocji, coraz bardziej podnosi się jakość naszego życia. Zupełnie inaczej to wszystko zaczyna wyglądać. Wiesz, to ta zmiana postrzegania, to skierowanie, odwrócenie tego wektora na siebie, z zewnętrza. Bo tak naprawdę zewnętrzne nam nic nie robi. Nic. My boimy się sami siebie, bo zewnętrzne tak zwane jest emanacją nas samych. Wiesz, jeżeli nie masz w sobie chęci walki, ten algorytm tutejszy nie da ci kogoś, kto będzie chciał z tobą walczyć. No tak, tak, tak. Widzisz, tutaj dotykamy ważnej kwestii, no bo nasza rzeczywistość, ta nasza indywidualna jest tutaj wokół nas, dotykalna i te wszystkie mechanizmy, które w tej naszej indywidualnej rzeczywistości działają, one się objawiają dość szybko wokół nas. No, wolniej albo szybciej. Ale są zauważalne. Natomiast mamy też tą rzeczywistość zewnętrzną wokół nas, na świecie, globalnie, wokół Polski, w Polsce, tu w Stanach. Jak jest z tą rzeczywistością? Czy ona jest utkana z tych wszystkich rzeczywistości indywidualnych? Czy też może ona jest zewnętrzna i my nie mamy na nią wpływu? Wiesz co, ja ci powiem tak. Ja zauważyłam, że te wszystkie rzeczy, które się dzieją, takie duże, typu jakieś tam pandemie, jakieś wojny, jakieś inne tego typu sytuacje, to jest tak, jakby tutaj w ten program tutejszy została wprowadzona jakaś aktualizacja. I, okay. I ci ludzie, którzy są absolutnie nieświadomi sami siebie, oni tej aktualizacji jakby podlegają, wiesz, ta aktualizacja przejawia się poprzez telewizję, poprzez nakręcanie tego strachu, poprzez te wszystkie jakieś inne, czy wrogości jakieś, czy jakichś innych takich, no różnych rzeczy, które potem działają masowo i toczą się jak lawina, jak kula śnieżna, wiesz, i zagarniają coraz większą ilość ludzi. I w tym momencie tu o tym mówi Jung, stosując to pojęcie tej zbiorowej nieświadomości. Bo to się tak naprawdę dzieje. Tak, ale wiesz co, zastanawia mnie jedna kwestia, czy to jest takie zupełnie bezwolne, że ci ludzie naprawdę nie mają żadnych świadomości w tym kierunku, czy też może jest to zbiór pewnych przekonań,
i te przekonania zaczynają być realizowane w tej zbiorowej rzeczywistości. Na przykład przekonanie o tym, że jest nas za dużo już na świecie i wojna tak czy tak musi przyjść, prawda? Jest dość popularne takie przekonanie. Zatem, a może to jest jedno i drugie, czyli wiesz, ta siła tej bezwładności, bezwola, a jednocześnie przyjęte przekonania i to zaczyna tworzyć naszą rzeczywistość. Tak, ale te przekonania też nie biorą się znikąd. Zobacz, to było, przecież to od zawsze było tak, że byli na przykład, to taki przykład, że trzeba nawracać pogan na przykład, ale czemu? Dlaczego? Czy ci ludzie pytali dlaczego? Nie ma tego, bo tu jest ta indolencja w zadaniu sobie podstawowego pytania. Właśnie dlaczego? Musisz iść na wojnę, walczyć za kraj, ale dlaczego? Albo musisz robić to czy tamto, dlaczego? Czy nawet taka inna, od zupełnie innej strony to traktują. Zobacz, masowa kultura, która podaje na przykład obraz tego, jak najlepiej wyglądać. Czyli wiesz, fizycznie. Co się uda? I tak dalej. I wiesz, i ludzie nie zadają sobie tego pytania, czy ja mam, przecież ja mam wybór, dlaczego? To jest tak, że to jest dla mnie wzór. Przecież nie ma jakiegoś wzorca tego, jak ma wyglądać kobieta w takim wieku, a mężczyzna w takim wieku, a jak mają być ubrani. To wszystko jest produkowane przez tą masową kulturę, która, słuchaj, tak ogłupia tych ludzi, że oni tam... Tam nie ma cukru w cukrze, jakby polecieć klasykiem po prostu. I to jest absolutna tak bezwładność, bezwolność i w tym momencie, jeżeli tam nie ma nic w środku, to w tym momencie możesz to wypełnić czymkolwiek z zewnątrz przy takich kampaniach, powiedzmy reklamowych, jakie na globalną skalę się dzieją odnośnie różnych zjawisk. Oj, o reklamach to moglibyśmy długo. Słuchaj, ja mam Polskie Radio też tutaj w Teksasie, wiesz, i naprawdę kiedy słucham reklam w radiu, to zdaję sobie sprawę, że ludzie się faszerują takimi przekonaniami, a mówiła mi to i potwierdziła jedna z moich znajomych z Polski, która mówi, że wiesz, fantastyczny suplement dostałam, bo odkryłam, że mam taką chorobę i on mi się przyda. Znaczy, wiesz, no to zadziałało to w zupełnie drugą stronę, tak? Nie jestem chora. Tak, bo to trzeba odwrócić wektor. Zawsze do siebie, bo zawsze ty jesteś przyczyną wszystkiego. I teraz medycyna współczesna, właśnie, bo mówiłeś o chorobach, medycyna współczesna już wie, że choroby biorą się głównie ze stresu i konfliktu wewnętrznego. I teraz weźmy na przykład totalną biologię, psychobiologię, czy medycyna germańska i tak dalej, i tak dalej. I też na sobie to sprawdziłam, że naprawdę następują cudowne uzdrowienia w momencie, kiedy wiesz, czym jest ten konflikt i go rozwiązujesz. W tym momencie nie ma czegoś takiego jak choroby dziedziczne. Bo czym to jest tylko tutaj? Wszystko jest naszym wierzeniem. Tylko i wyłącznie. Tak. Zatem, skoro tak, to sytuacja jest optymistyczna i moim zdaniem dość łatwa. Myślę o tej sytuacji, żeby naprawić albo poprawić naszą rzeczywistość. No i ty się tym zajmujesz. Mamy zresztą tytuł audycji Projektowanie rzeczywistości. Ale słuchaj, jak to zrobić? Bo to powiedzieć jest łatwo, tak? My sobie dzisiaj też w audycji powiemy wiele słów, no ale nasi widzowie, tu z szacunkiem do nich, siedzą przed tym okienkiem, posłuchają i co mają zrobić? Odejść i co? Jak zaprojektować swoją rzeczywistość, żeby ta rzeczywistość dla niej była przynajmniej odrobinę lepsza? Przede wszystkim trzeba, jak mówię, zacząć od siebie. Zacząć od siebie i zobaczyć, co ja tworzę i dlaczego ja tworzę takie rzeczy. Zobaczyć cały ten swój obraz rzeczywistości, wszystkich ludzi, którzy przychodzą do mojego życia, wszystkie sytuacje, które mi się przydarzają, przez pryzmat tego, dlaczego ja to generuję. Czym? Jakim programem? Jeżeli jest coś, co mnie boli, jeżeli coś wywołuje we mnie skrajne emocje, to jaki program jest za to odpowiedzialny? I widzisz, ja ci powiem tak, ja nie daję ludziom na przykład w terapii metod, że zrób to i to, to wiesz, na takiej zasadzie zacznij to. Nie, to jest praca ze sobą. I jeżeli ktokolwiek mówi, że ma jakąś metodę, która uzdrowi, to wiesz, ja jestem bardzo daleka od tego, żeby... W taką rzecz, dlatego że to jest nasza własna praca, wiesz, to są nasze programy, myśmy je nabyli, tylko my znamy siebie, nikt nam do głowy nie wejdzie.
i nikt nie rozpozna. I dlatego, no niestety, albo stety, jest to praca na sobą, to jest przepiękny proces. Przepiękny proces uwalniania siebie od tych wszystkich rzeczy, słuchaj, które myśleliśmy, że są częścią nas, okazuje się, że nie, że to jest cudze. Jak czujemy, jak zdobywamy coraz większą wolność, coraz bardziej mamy poszerzoną percepcję, bo to prowadzi do poszerzenia percepcji. Im więcej tych programów rozpoznamy, ściągniemy, tym mniej emocji, mniej cierpienia, mniej bólu, mniej sytuacji, które są niekomfortowe, dlatego że jeżeli siebie zmieniamy, zmienia się automatycznie nasza rzeczywistość, ogląd tego obrazu rzeczywistości, składowe, jego po prostu składowe. I teraz popatrz, co się dzieje. W momencie, kiedy my to robimy, nie myśląc w ogóle o rzeczywistości zewnętrznej, automatycznie ci ludzie, którzy się pojawiają w naszym obrazie rzeczywistości, którzy zahaczają o niego, oni widzą, że, że u nas się coś zmieniło. Niejako nasza energia, to jest, wiesz, tak jakby zazębiające się koła, okręgi, że mamy ten zbiór wspólny, te dwa okręgi i w tym się ta energia miesza i my mamy w tym momencie wpływ na energię tych innych osób. Też inaczej niejako... mówiąc, jakby te koła będą się albo bardziej zazębiały, albo będą się rozchodziły, albo w innych obszarach tak, się zazębią. Tak, ale jednak ta nasza energia tego wzrostu, tego poszerzenia percepcji, w pewnym sensie szczęścia, które i radości z tego istnienia, którego w pewnym momencie zaczynamy doświadczać, bo już wiemy, że wszystko jest, wynika ze mnie, więc jaki brak ja mogę mieć, jeżeli ja jestem wszystkim, jeżeli tak jak to gnostycy mówią, jesteśmy każdy z nas pełnią, więc każdy brak jest jedynie oddzieleniem, którego sami na podstawie jakiegoś programu dokonaliśmy w sobie. To nie zniknęło, to nie to, że czegoś nas, że nie ma obfitości w moim życiu. Nie, to jakiś program oddziela mnie od obfitości, którą jestem. I w tym momencie identyfikacja tego programu powoduje, że ja go mogę po prostu, no tak kolokwialnie mówiąc, przytulić do siebie i powiedzieć, okej, jestem obfitością i odczuć to. Podobnie jest z lękami, słuchaj. No, jeżeli my się czegoś boimy, to czym to jest wywoływane? No programem jakimś, który absolutnie bzdurnie mówi mi, że coś jest na zewnątrz, co mnie może skrzywdzić, ale jeżeli coś ze mną nie rezonuje, to mnie nie skrzywdzi, bo się nie pojawi w mojej rzeczywistości. I w tym momencie wychodzi na to, że ja się boję sama siebie. No. Przepraszam. Tak mówię. Dziękuję. Tak, widzisz, ale... wszystko nas sprowadza do nas samych. Do naszej energii. Im bardziej jesteś świadomy, tym bardziej twoja energia działa nadrzędnie w obrazie rzeczywistości ogólnej. I to wiemy, bo nawet badania były przeprowadzane takie, zresztą chyba w Stanach u was, gdzie było jakieś, wiesz co, właśnie... ile tak medytowało i nagle przestępczości nie ma. No. Więc właśnie wyobraź sobie... Dzisiaj się na te badania powoływałem. To były badania robione w Princeton, gdzie naukowcy, medycy zresztą, doszli do wniosku, że błędem jest to, że nie bierzemy pod uwagę sprawczości naszego umysłu i naszej świadomości w leczeniu. Eureka dla mnie, tak, że nareszcie odkryli, że to też działa. Ale wiesz co, kiedy o tym mówisz, to widzisz i myślę obrazami, bo przyszły do mnie takie obrazy mojego sąsiada, ja wiem, że on się nie obrazi, że powiem o nim, który jest trudny, powiem tak, to jest trudny, jeszcze mało powiedziane. I wiesz, myślałem sobie o tym już długo, co zrobić, no bo sąsiada nie usunę, no będzie sąsiadem, tak? Ale co zrobić, żeby on był przynajmniej odrobinę inny w moim otoczeniu? I ja się zmieniłem, to znaczy, wiesz, po prostu zauważałem też jego cechy, które ma dobre w sobie, bo ma mnóstwo dobrych cech. I jak była jakaś okazja, trochę najpierw to było trochę sztuczne, że ja się musiałem do tego troszeczkę przymusić, ale potem to było naturalne, że zauważałem tą cechę i mówiłem mu o tym wprost. Słuchaj, to jest wspaniałe, że ty potrafisz pomagać ludziom, bo naprawdę potrafi pomagać ludziom. Nie wszyscy to potrafią. No i wiesz, efekt jest taki, że on się zmienił. Ja się zmieniłem i on się zmienił. Tak, dokładnie. Ale to ty musiałeś dokonać tego pierwszego kroku. Tak. Teraz on też mógł, ale on, wiesz, jakby nie był w tym samym kole. Nie,
byśmy tam te koło nie zachodziło w tym samym miejscu na siebie. Tak, tak, tak. I w tym momencie uzyskaliście jakiś zbiór wspólny poprzez twoje działanie. Tak, ale jego wysiłek też był, on był wtórny oczywiście, ale też był i też trzeba to docenić, że on też zrobił ten krok. Bo w tym momencie my niejako zarażamy innych swoją energią, swoim nastawieniem, postrzegania. Wiesz, wszyscy wiedzą o tym, że my mamy pewne swoje pole, które jest o wiele, wiele większe od pojemności, że tak powiem, wielkości naszego ciała. I słuchaj, nawet fałsz każdy jakiś, to czy jesteśmy zadowoleni, szczęśliwi czy nieszczęśliwi, to będzie odczute. My nie musimy się w ogóle mówić o tym, a ludzie to wyczuwają intuicyjnie. Więc wiesz, my zawsze mamy jakieś części wspólne, choćby te pola, które na siebie zachodzą. I teraz my powiem, może to nie będzie to, co byś chciał usłyszeć, ale myślę, że słuchaj, nastąpi pewne rozwarstwienie. Nastąpi pewne rozwarstwienie i ono już następuje, bo to widzę. Ale ja się tu z tobą zgodzę. Że część, znakomita część ludzkości utknie w tej swojej indolencji, bo jest zagospodarowana tak doskonale i tak dokładnie, łącznie z rozwojem technologii, internetu, telefonów, gier, jakichś tam innych rzeczy, które tak absorbują, że tutaj nie ma miejsca na jakiekolwiek przemyślenia głębsze na temat własnego istnienia, bo to są dwa podstawowe pytania, które my sobie zadajemy, kim jestem i gdzie jestem, a tutaj nie ma już przestrzeni na to. Nie ma przestrzeni. Zgadza się. I tutaj będą, i ta tutaj ilość znakomita będzie zagospodarowana, natomiast ta druga część, która zadaje sobie te pytania, która poszerza sobie swoją świadomość, która coś w jakiś sposób pracuje ze sobą. I kreuje. Tak, i w tym momencie automatycznie ten obraz staje się inny, bo to z automatu wszystko idzie. To będzie się też sumować i będzie się sumować ogromnie. Także w pewnym momencie może być tak, że będą tutaj istniały dwa światy po prostu. Wiesz co, 4 lata temu, na początku tamtej historii dużej takiej, napisałem taki artykuł, na naszych oczach cywilizacja dzieli się na dwie części. Ten artykuł do dzisiaj tam wisi na tej stronie. Miałem świadomość tego, że następuje ten rozdział, ale dzisiaj mam jakby, sam zadaję sobie pytania, w jakim kierunku to pójdzie, czy to będą dwie odrębne rzeczywistości, ale jednocześnie zazębiające się trochę ze sobą, czy to pójdzie tak, jak mówią niektórzy, że pojawią się dwie linie rzeczywistości, dwie linie czasowe i będziemy żyć jakby odrębnie, nie widząc siebie nawzajem, jak twoim zdaniem ta rzeczywistość może się wykreować? Ja ci powiem tak, my będziemy jedni dla drugich w pewnym sensie niewidoczni. Będąc w tej samej przestrzeni będziemy niewidoczni. Słuchaj, ja nie wiem w ogóle, co się dzieje na świecie. Ja nie mam telewizora, nie mam radia, nie obchodzi mnie to w ogóle, to od dawna mnie to nie interesuje. Wiem, że wszelkie ruchy mesjanistyczne jakiekolwiek, czy te potrzeby bycia jakimś tam mesjaszem, to nic nie da w momencie, kiedy nie ma odbiorcy. Nie, to nie jest czas na liderów, ani na przywódców. Że ja mogę jedynie swoją przestrzeń zmienić i to jest tylko tyle i aż tyle. I mogę pomóc innym ludziom zmieniać ich przestrzeń. No i to robię, bo wydaje mi się, że to jest jedyna sensowna rzecz. Ci, którzy już są w jakimś stopniu gotowi na to, to trzeba do nich wyciągać rękę i trzeba im pomagać, trzeba im tłumaczyć, ale nie na zasadzie, że dać im coś albo coś zaczarować, albo tylko powiedzieć im prawdę o tym, czym to jest. Po prostu prawdę. I wiesz, w tym momencie oni sobie będą zdawać sprawę z tego, że to jest jedyne wyjście poznać siebie. Jedyne, żeby było lepiej, żeby ta przestrzeń się, powiedzmy, jakoś nie łączyła z tym całym matrixowym takim, trudno tutaj używać niecenzuralnych słów, ale to jest jedyna droga. Zastanawia mnie, wiesz, jaka jest różnica pomiędzy tymi ludźmi i tymi ludźmi, którzy pozostają albo wybierają pozostanie w tamtym świecie,
i tymi, którzy wybrali inny świat. I tak sobie myślę, że chodzi tutaj o pewną wrażliwość, że ci ludzie po prostu, jest im dobrze z tym starym światem, mimo że ich on czasem boleśnie dotyka, to oni też jakby tkwią w tym bólu. To wiesz, tak jak żony, które są maltretowane przez swoich mężów, ale tkwią w tym wszystkim i są uzależnione od ich nękania. Czy to może być prawdą, że ci ludzie po prostu nie chcą z tego wyjść? Wiesz co, ja powiem ci tak, ja się długo nad tym zastanawiałam. Ja jak założyłam kanał, to pierwsze filmy to takie były wprowadzające, dlatego że ja po prostu, powiem ci, bałam się o tym temacie mówić, dlatego że ja nie wiedziałam, jakie będzie, że po prostu myślałam, że mnie ludzie zlinczują. Ale powiem ci tak, wedle moich obserwacji i nawet rozmów z takimi ludźmi, właśnie tym takim, gdzie gnostycy mówią o chylikach, psychikach i pneumatykach. Ja ci powiem, to jest jak nie wiem, znasz pewno ten program komputerowy, taką grę komputerową Simsy. To jest tak, jakby ci ludzie w swojej większej masie byli częścią nierozerwalną systemu, połączoną z systemem i wynikającą z niego. Także gdybyś tutaj na przykład ten algorytm w tej przestrzeni działający wyłączył, to by zostało parę jednostek, a reszta po prostu zniknęłaby razem z wyłączonym programem, bo jest tak z nim kompatybilna. Ja takie odnoszę wrażenie. Wiesz, poza tym dużo, wiesz, zaprzątałam moją uwagę bardzo dużo mitów gnostycznych, które mówią i o adamitach, i o kroplach Sofii, i o jakichś, wiesz, historycznie jakby tak mitologicznie i to od bardzo dawna, od wielu kulturach mówi się o tym, że tutaj na Ziemi istnieją niejako dwa równolegle, można powiedzieć, no, tak kolokwialnie, gatunki. Że jedni, którzy są zdolni do poznania i są obdarzeni tam, powiedzmy, duchem, czy jakby jak tego, czy świadomością, czy choćby, czy, bo trudno to stwierdzić. I jest ta większość, która tego nie ma. Tak mówią mi gnostycy. O tym mówią mity gnostyckie, o tym też mówi Ashayana Dean w swoich opowieściach, że mamy tutaj jakby dwa gatunki, właściwie nawet rozdziela to na trzy gatunki, które mają jeszcze szansę pozyskać tą większą świadomość i te, które już tej szansy nie mają. Myślę, że coś jest na rzeczy, natomiast ja chciałbym cię, a może nie inaczej, bo jeśli mówisz o rzeczywistości, to powiem ci, że ja sobie od dawien dawna wyobrażam, że my bierzemy udział w czymś w rodzaju przedstawienia, że to jest przedstawienie, w którym biorą udział aktorzy, w którym biorą udział ludzie, którzy reżyserują to przedstawienie, scenarzyści, są też widzowie, którzy nic innego nie robią, tylko oglądają to przedstawienie, nie zdając sobie nawet sprawy z tego, że mogą wyjść z tego przedstawienia, no, tak z każdego, można z niego wyjść po prostu. I wiesz, miałem kiedyś taki sen, w którym jakby zobaczyłem właśnie te moje myśli. Pojawiły mi się w tym śnie, że to ja jestem projektantem tej gry. Co więcej, nie tylko reżyserem i tym awatarem, który gra, trzyma te joysticki i gra tymi Simsami, ale ja tą grę stworzyłem. I co więcej, ja ją też jakby energetycznie sfinansowałem, dałem na to pozwolenie. I gra jest trudna, bo trzeba sobie zdać świadomość tego, na jakim levelu jesteśmy. Tej grze. Ale nie wiem, czy to moja fantazja, czy to prawda. Powiem ci, że z tych wszystkich wglądów, które ja mam i z tego całego ciągu takiego, który do mnie przychodzi, tych wszystkich rzeczy, tej całej wiedzy, to powiem ci, że jest to bardzo prawdopodobne, że na... No bo to, widzisz, to trzeba z zupełnie innej strony teraz wziąć to. Tak, ja wiem, to jest kolejna audycja. Zacząć od tego, że jesteśmy umysłem, częścią, w umyśle Boga jesteśmy, więc tak. W zamyśle jesteśmy twórcami wszystkiego i uczestnikami jednocześnie. I teraz, jeżeli jesteśmy i twórcami, i uczestnikami, bo to jest ten paradoks hermetyczny właśnie, to w tym momencie... Nasze ścieżki rozwoju mogą być najróżniejsze. My możemy wybrać wierzenie na temat tego, czym to dla nas jest. Co więcej, żadna nie jest zła.
Ona jest tak. zła tylko z naszego ziemskiego punktu widzenia. Tak. I teraz popatrz. To jest tak jak z tymi ludźmi, którzy opowiadają jakieś tam rzeczy z astrala, jakieś przekazy, czy Dolores Cannon, czy różni inni pacjenci, którzy mieli hipnozę regresywną. Widzisz, idą tam, no i co? I jak to mówią pacjenci Dolores Cannon, w pewnym momencie ktoś puka do ich drzwi tamtejszego domu w astralu i teraz przejrzyj swoje życie. No i widzisz, jakie to jest, kurczę, musisz wracać, musisz, no, znaczy nawet nie mówią, to my sami tam, jakby odpala nam się program poczucia winy albo chęci naprawy, ale jakaś emocja, mimo że mówią, że tam nie ma emocji, ale jak widać, odpala się jakaś emocja według tych wszystkich. Odpala się, tak. Tak, że my wracamy z własnej nieprzymuszonej woli. Dlatego, słuchaj, gnostycy dlatego tak bardzo podkreślali to, że jeżeli nie dokonasz tego poznania tutaj, gdzie absolutnie trzeźwo patrzysz na to wszystko, mimo że jesteś ograniczony, jesteś tymi programami, jesteś uwarunkowany, masz te swoje wierzenia, ale jednak mimo wszystko tu potrafisz coś ze sobą zrobić. Ale wiesz dlaczego? Wiesz dlaczego? Jeśli zrozumiesz, że te programy są częścią ciebie, że to nie jest żadna pułapka innych istot, tylko ty sam zastawiłeś te pułapki. Przyjąłeś to w swojej niewiedzy, bo słuchaj, nasi rodzice, czy inni ludzie... Ja bym nawet nie powiedział w niewiedzy, w zapomnieniu, bo myśmy to zapomnienie też sami sobie narzucili. Tak, oczywiście. Tak. Słuchaj, nikt tutaj o zdrowych zmysłach, nawet żaden rodzic kochający, powiedzmy, przepraszam, swoje dziecko, wiedząc, że ma jakiś program, który zadziała na to dziecko tak czy inaczej, to on by tego w życiu, tego programu nie użył. Oczywiście. Przecież to jest po prostu tylko kwestia niewiedzy tutejszej. Nie uczy się nas, nie przypomina się nam tego, że to właśnie na takich zasadach działa. I teraz... Wiesz co, i tu mi bardzo pasuje to, co ty robisz, projektowanie rzeczywistości. Bo jeśli to my jesteśmy twórcami tego wszystkiego, no to możemy to przeprojektować. Oczywiście, że tak. I w tym momencie zadajesz sobie pytanie, jak chcę, żeby wyglądała moja rzeczywistość. I teraz możesz właśnie odwrócić ten wektor. Że chcę, żeby była spokojna, bezpieczna, przyjemna, żeby otaczali mnie ludzie tacy, a nie inni. I w tym momencie ty siebie komponujesz w ten sposób, ty jesteś taki, jak chcesz, żeby był twój obraz rzeczywistości. Zgadza się. To jest ta architektura przestrzeni. Ale możemy ją zrobić tylko i wyłącznie zmieniając pod pewnymi względami siebie. Bo jeżeli coś ci odpowiada, nie ma sensu tego zmieniać. Ale jeżeli coś widzisz, że jest w tobie na przykład, nie wiem, chęć konkurencji jakiejś, czy coś, co powoduje, że przyciągasz te sytuacje, czy jakiś bunt przeciwko czemuś, niwelując to w sobie i ustawiając to na przykład na absolutnie na akceptację, akceptuję wszystko, co jest. Więc jaka rzeczywistość może przyjść do ciebie? Taka, w której akceptacja będzie podstawą funkcjonowania, więc no cóż sobie lepszego marzyć. Tak to działa, dokładnie. Tak to działa, ale trzeba niestety zacząć od siebie. Ale potem, wiesz, jest taki pewien próg, gdzie te programy odpadają, wiesz, my je odkładamy, zaczynamy właśnie coraz bardziej być sobą. I przychodzi taki punkt, że już ta reszta tych programów, która ci zostaje, jakieś, nawet jak coś tam wychodzi, to już nie ma takiej wagi, to już nie ma takiego znaczenia. To możesz powiedzieć, tutaj coś jest, dobrze, tak, bo już zginęły inne punkty zaczepienia, one same zaczynają odpadać, kruszyć. Tak, tak. I w tym momencie patrzysz na swój obraz rzeczywistości jak na swoje dzieło, po prostu. I wiesz, jest jeszcze jedna podstawowa rzecz, że wtedy dopiero widzisz, że jaką ponosisz odpowiedzialność za to, co tworzysz. O, to bardzo ważna kwestia. Odpowiedzialność. Mój konik od wielu lat. My tak bardzo lubimy spychać odpowiedzialność za siebie na innych, na rządzących, wiesz, na szefa, na kogoś tam poza nami, na lekarza. Zadziwiają mnie ludzie, którzy chodzą przynajmniej raz w tygodniu do lekarza, żeby powierzyć mu swoje zdrowie w ręce kogoś obcego, kto tak naprawdę nie jest nim. I on, no... Niestety, ale to ty wiesz, jak ty się czujesz i ty wiesz, czy jesteś zdrowy, czy nie.
Więc zadziwiają mnie ciągle ludzie, ale ciągle tą odpowiedzialność zrzucamy na kogoś innego. A ja myślę, że jeśli nadejdą kolejne wybory tu w Stanach czy w Polsce, to jeśli znowu zrzucimy odpowiedzialność na kogoś, to nic się w naszej rzeczywistości nie zmieni, bo to będzie rzeczywistość kreowana przez tego, na którego zrzuciliśmy tą odpowiedzialność. Tak, no i to pozostanie, dlatego to cały czas pozostaje światem Simsów, ten świat. Świat Simsów. No, tak. Pięknie to nazwałaś. Ale słuchaj, Liniana, ty robisz ciekawe rzeczy, bo niedługo będziesz miała też seminarium. Czekaj, bo ja sobie tu przygotowałem, ale umknęło mi to teraz, bo będziesz miała forum, przepraszam, nie seminarium, a forum we wrześniu, prawda? Możesz coś powiedzieć na ten temat, bo to jest chyba forum dla tych ludzi, którzy dzisiaj po takiej audycji jak nasza, kiedy posłuchają i zechcieliby się dowiedzieć czegoś więcej, to mogliby na to forum przyjechać? Dobrze myślę? Tak, oczywiście. To jest pierwsza edycja, bo wiesz co, powiem ci tak, czym to było spowodowane? Rozmawiałam z kilkoma ludźmi, którzy mówią, słuchaj, jest nas tak mało, nie mamy gdzie ze sobą porozmawiać. No są te duże festiwale duchowości, ale tam to jest zupełnie odjechane w inną stronę. Wiesz, takie ekstatyczne... Trochę anonimowe, bo one są za duże. Tak, ale poza tym no, w ten sposób, jaki ja mówię, właśnie o ponoszeniu odpowiedzialności, o tej wiedzy rzetelnej, wiesz, o tym nierozmydlaniu tego wszystkiego na wiesz, serduszka, koziorożce, tęcze i różne inne takie rzeczy, to czegoś takiego nie ma. Nie ma takiego miejsca, gdzie tacy ludzie mogliby się spotkać, którzy właśnie to jest dla ludzi pragnących takiego rzetelnego poznania, na tyle, na ile możemy to sobie nawzajem wszyscy dać, żebyśmy się spotkali, żebyśmy mogli sobie rękę uścisnąć, wiesz, powiedzieć tak, tak myślę tak, tak, żeby to było takie miejsce dla ludzi, którzy właśnie chcą tej wiedzy, wiesz, chcą tego samopoznania, tego poszerzenia świadomości. Będą fantastyczni goście, bo no to tak, no ci, którzy się zajmują. A chcesz powiedzieć? Powiedz o tym. Wszystkie informacje są na stronie, także myślę, że... O właśnie, bo ja sobie przygotowałem, to jest twoja strona internetowa i ta strona się nazywa projektowanie rzeczywistości pisane bez polskich czcionek.com. Tak? Tak, tak. To, wiesz, będą linki pod spodem, pod audycją. Tak, i tutaj w zakładce forum są wszystkie informacje. Aha, ale mamy też, jak zjadę troszeczkę niżej, to chyba będziemy mieli też informacje o tych wydarzeniach. I co my tu mamy? Właśnie tutaj. To jest forum, tak? Bilet wstępu na forum. Nie. Wiesz co, do góry musisz. I w zakładkę forum. Tutaj, tak? Tak, ona niedługo będzie główną stroną. Tak, i to jest właśnie to. Okej. Okay. I mamy tu wszystkie informacje, gdzie, kiedy, ile to kosztuje, to, o tak, której zaczynamy, jacy będą wykładowcy. No, powiem ci, ciekawi, Bartek Socha, to ciekawy człowiek. Tak. Polkieniewicz, przepraszam, Danuta tak. Rutkowska-Adamska, oczywiście ty, John Veto, o proszę bardzo, i goście, czyli John Veto jeszcze kogoś zaprasza i będzie grał. Tak, oczywiście, tak, bo to jest konik Johna i to jest jego miłość. Ale ma też wykład, infodynamika, ciekawy. Tak. Nie znam Witka Tylkowskiego, ale temat jest ciekawy, iluzja rzeczywistości. No i oczywiście Jacek Sokal. Tak, tak, tutaj będzie też, no a potem będzie nasza wspólna dyskusja, tak jak i to będzie o konstrukcji rzeczywistości, bo wiesz, nie da się rozmawiać o konstrukcji rzeczywistości, nie łącząc wszystkich dziedzin, wiesz? I to będzie właśnie próba takiego holistycznego połączenia i fizyki, i gnostyki, i hermetyzmu, i ezoteryki, tych wszystkich rzeczy chcemy to połączyć i pokazać, że to jest, wiesz, tym samym, że tylko język jest inny. Wiesz, ja rozmawiam z wieloma osobami takimi, znaczy z wieloma, właśnie z niewieloma. Aha. Teraz powiem ci tak, my się wszyscy nawzajem musimy uczyć swojego języka, co czym jest. My najpierw uczymy się definiować, żeby to, co, czym dla mnie na przykład jest dusza dla kogoś, czym dla mnie jest duch, czym dla kogoś jest duch i tak dalej, i tak dalej. Trzeba to zdefiniować na początku, żeby móc w ogóle rozmawiać ze sobą. To jest fenomenalne, wiesz, że my to podchodzimy już w tej chwili do siebie w ten sposób, że dla nas przyjemnością jest
zrozumienie tej drugiej strony, że te dyskusje są tak głębokie już w tej chwili, że sama rozmowa. Można by powiedzieć, że to są uczty duchowe. Tak, tak. Wiesz, ja w rozmowie z Jackiem chyba się ostatniej u mnie na kanale się śmialiśmy, że to jest tak jak Akademia Platońska, wiesz, że wracamy do tego poziomu abstrakcji dyskusji, że to jest ta Platońska Akademia. Słuchaj, ja się bardzo cieszę, bardzo się cieszę, że masz taki zespół ludzi wokół siebie, bo ja też uczestniczę w takich rozmowach i mamy swój zespół, ale mamy też w głowie taką myśl, że chyba kiedyś przyjdzie czas jakby uwspólnienia, wiesz, spotkania się w takim większym gronie takich ludzi, wiesz? Mm-hmm. Może taki czas kiedyś przyjdzie. Tak, i to jest naprawdę, ja ci powiem, wiesz, ja się zastanawiałam, jeżeli ja tutaj weszłam świadomie w ten system, kiedyś, wszystko jedno jak, bo to już to byłaby za długa opowieść, ale to po tym przejściu iluś tamtych wcieleń, co dla mnie w tej chwili tej mojej płaszczyźnie świadomości, którą w tej chwili mam, co jest dla mnie najistotniejsze? Nie żadna miłość, nie żadne jakieś inne tego typu rzeczy, nawet niepokój na świecie. Komunikacja. Płaszczyzna komunikacji z ludźmi takimi jak ja. I zobacz, że cała reszta jest jakby niżej, że największą przyjemność, największą właśnie, tak jak to powiedziałeś, ucztę duchową, intelektualną, psychiczną dla nas ma kontakt z drugim człowiekiem, który tak jest na takiej samej głębokości rozważań jak ty. Oj tak, tak. I teraz popatrz, czy to czasami nie jest celem, po który tutaj przyszliśmy? Jeżeli to jest nasz wspólny wniosek z tego spotkania tych dusz, z którymi ja się spotykam. Po to przyszliśmy, żeby uwspólnić to, co czujemy. Tak. I teraz popatrz, jeżeli przychodzimy z jedności, czy powiedzmy z jakiejś takiej ledwo świadomości siebie, to przechodząc przez ten układ, ten system tutejszy, przez ten matrix, zobacz, co się dzieje. My zyskujemy świadomość. My zyskujemy upostaciowienie siebie, wyodrębnienie siebie, a dodatkowo jeszcze płaszczyzny komunikacji z innymi istotami, które przeszły taką samą drogę. I tutaj niech mi teraz ktoś powie, że ten system jest zły. Tak, czujesz jakby połączenie wspólnoty, ale jednocześnie swojej indywidualności w tej wspólnocie, prawie taki pełni tej indywidualności. Tak, bo wiesz, to nie jest tak, że wiesz, chcę wisieć na telefonie, wiesz, całymi dniami z ludźmi takimi samymi jak my. Nie, nie, zupełnie nie. To nie jest to, nie o to chodzi. Ale chodzi o świadomość istnienia, wiesz? Tak. I świadomość, tak, że są tacy ludzie, którzy... Przychodzi taki moment, że czujemy potrzebę, a to przeważnie jest tak, że razem czujemy. I wtedy rozmawiamy ze sobą. I to jest coś niesamowite. I zawsze ta dyskusja prowadzi do takiego wzrostu obydwu istot. No niesamowite to jest, wiesz, dla mnie ja największa myślę, wartość tego systemu. Największa wartość, masz rację, ale ja też myślę, że ludzie, którzy nas słuchają o jakby podobnym poczuciu tego tematu rzeczywistości, zachęcam ich, żeby zrobili coś takiego, żeby po prostu uwspólniali to swoje poczucie z innymi, którzy czują podobnie. To jest drogą prób i błędów, eksperymentów różnych, tak? Z tym się czuję dobrze, a z tym trochę mniej. Jakby też się czuję dobrze, ale może trochę mniej. No to szukam dalej, albo próbuję, tak? Taką drogą. Ja wiesz, miałem tutaj nieżyjącego już przyjaciela, nawiasem mówiąc, Żyda, a to mi wcale nie przeszkadzało, który urodził się w Polsce, w kamienicy, gdzie urodził się i żył mój tata. I oni o sobie wiedzieli, ale ja się tu przyprowadziłem i nie wiedziałem o tym, że oni to mieli, tą wspólnotę. I toczyłem z nich tak cudowne rozmowy, że każda środa, bo spotkaliśmy się w środę, to właśnie była taka uczta intelektualna i duchowa dla nas o świecie. Więc szukajmy takich ludzi, bo oni tak szybko odchodzą. No tak, ale tutaj wiesz, no w momencie, kiedy my ich już tutaj znajdujemy, to finalnie my wychodząc stąd się rozpoznamy. Wiesz, bo powiem ci tak, wydaje mi się, że ta grupa ludzi, którzy teraz tak gwałtownie rośnie im poziom świadomości, oni nie wylądują w astralu. To jest miejsce, wiesz, nie dla nich. To wydaje mi się, że to już będzie zupełnie inna przestrzeń poza tym całym układem, wiesz. I
i tam, żebyśmy mieli jakąś interakcję, wydaje mi się, to ten system tutaj był dla nas błogosławieństwem, żebyśmy mogli tutaj w ogóle zobaczyć, na czym komunikacja polega, żebyśmy się mogli rozpoznać. Bo popatrz, ja ci podam taki przykład. Jakbyś miał balonik w wodzie przeźroczysty, taki, który jest przepuszczalny całkowicie dla wody, i go tak popchnął, żeby on tak, ta woda przez niego przepływa, i jakbyś obok niego taki sam przeźroczysty balonik w tej wodzie, to jak myślisz, czy one by się zauważyły? No nie. Nie zauważyłyby się. Nie miałyby szans. I ja odnoszę wrażenie, że my właśnie byliśmy takimi balonikami. Może nawet i byliśmy gdzieś koło siebie, ale nie byliśmy w stanie siebie zapercepować. I teraz ten przejście przez ten Matrix tutaj, mimo tego wszystkiego, co o tym Matrixie można powiedzieć, jest dla nas zbawienny w skutkach, bo my wychodząc stąd do tej już innej przestrzeni, na ten następny level powiedzmy, my już będziemy potrafili się, to upostaciowienie takie, będziemy potrafili siebie rozpoznać nawzajem, wiesz, to już nie będzie pojedyncza istota, tylko prawda istot. Bardzo dobrze mi się z tobą rozmawia i powiem ci, że mam ochotę jeszcze. No, nasz czas się kończy, bo jest poza nami już 50 minut, ale powiem ci, że mam ochotę na jakieś spotkanie jeszcze z tobą, jeśli ty oczywiście będziesz też miała taką ochotę. Bardzo chętnie. Bo przyszły mi do głowy kolejne jakby odpowiedzi i pytania i chciałbym ci je zadać i porozmawiać o tym, ale nie mamy na to już w tej chwili przestrzeni, więc spróbujmy to umówić już po naszym nagraniu. Dobrze. Świetnie. Słuchajcie, mam też książkę od Liliany. Chciałbym ją pokazać. To jest książka o tytule Krótka instrukcja obsługi życia. Fantastyczna. Ja ją zacząłem czytać. Jestem gdzieś w 1/4 tego, ale mnie wciągnęła. No i powiem ci, że nie wiem nawet i zadaję ci pytanie, czy ta książka jest dostępna jeszcze? Wiesz co, tak, cały czas jest dostępna na Amazonie. Okej. Okay. Na stronie są, na Amazonie jest w formie drukowanej. U mnie na stronie tej, której pokazywałeś, jest w formie elektronicznej. Także no, jak kto chce, w jakiej formie jak jest dostępna. To dla was, drodzy widzowie, taki ukłon. Jeśli będziecie chcieli, to sobie tam zajrzycie. A ja tobie już dzisiaj dziękuję. Bardzo ci dziękuję za te słowa, które popłynęły. Tak naprawdę, drodzy widzowie, mieliśmy na początku taki dylemat, w którą stronę pójść, jaki kierunek obrać, ale wszystko popłynęło i to jest piękne. Tak. Tak. Jeszcze raz bardzo ci dziękuję. Wszystkiego dobrego ci życzę. Dziękuję. Samych serdeczności i do następnego razu. Do następnego razu. Cześć. Cześć.